Łącznie do szpitala w Gryficach od poniedziałkowego późnego wieczora trafiło 7 osób. Tych 7 pacjentów do tej pory wciąż przebywa w szpitalu. Są w stanie w większości średnim, ustabilizowanym. Niestety wciąż jeden z pacjentów jest w stanie ciężkim, wymaga stałej, intensywnej opieki medycznej. Badania potwierdziły, że osoby, które przybyły do szpitala, wszystkie z nich były pod wpływem środków psychoaktywnych. Nagle ciach, raz, dwa, trzy i koniec. Patrzę, karetka, mówię, matko, zawał, atak. I przyjechała policja, przyjechała pogotowie, ale co cię tam, co później powiedzieli, że jakiś, że wynosili dziewczynę, że narkomanka jakoś. Ale to tylko jedną osobę, czy to jakoś? Musi być chłopaka. I potem się dowiaduje, że taka tragedia, taki. Proszę panią, tu kiedyś, jak ja tu mieszkam 30 lat, to tu kiedyś był jako tak. A teraz nawsadzali patologii, nawsadzali. Pani tu kiedyś był czyściutko, porządeczek, wszystko tego. Tam była świetlica, dzieciaki się bawili. Nie, dancingi sobie robili tam, gdzie tu, a teraz. A to są takie socjalne mieszkania? Tak? Socjalne. No tu jest w porządku, to nie to, że ludzie piją tutaj albo tu no stają. Właśnie. O tak się po prostu zdarzyło nocą. No. Aha. No każdy zielony jest tak na tam trzeba to mały. Dla mnie to było coś nie do pomyślenia. Chodziła normalnie, grzeczna, spokojna. Aż tu nagle mi stąd mi zawodzi. Patrzy karetka w ulicy i się dowiaduje takich rzeczy. No nie, to jest nie do pomyślenia. Mi się to w ogóle w głowie nie mieści, że takie coś może się zdarzyć. Patologa tu mieszka, dlatego... No ale mówili, że ta dziewczyna w miarę okej, okay, no jest okej, okay, no. Że... Ile ona miała? 20 ile by tych ludzi? 20 chyba trwało. Nie wiem, czy to jest jednorazowe wyskok. To jest duży problem i temu trzeba zapobiegać, tylko nie wiadomo jak. Jest pijaństwo pod sklepami, tutaj dzieci to widzą. Tak, bo tam pewnie tam się... Tak, no ci palą, no co można powiedzieć. Ze względu na objawy, jakie towarzyszyły tym pacjentom, niezbędna była opieka medyczna w zakresie konsultacji z wielu różnych specjalizacji. W związku z tym ci pacjenci również są rozlokowani w różnych oddziałach szpitalnych. W jakim wieku są pacjenci? Precyzyjnie wieku pacjentów podać nie możemy, natomiast oczywiście powiemy, że są to osoby młodzi bardzo. Jakie były objawy tych pacjentów? Typowe. Objawy typowe dla osób po zażyciu środków psychoaktywnych. Sprawę bada prokuratura, więc proszę się w tej sprawie skontaktować z prokuraturą okręgową.